taką rzeczą, którą szczególnie lubię w muzyce Beethovena, jest jej zróżnicowanie, a nawet momentami kapryśność. Te cechy dają wyrażać i kompozytorskie, i własne emocje wykonawcy do ekstremum. Emocje często skrajne, a nawet sprzeczne. Inną rzeczą, której często poszukuję w ogóle w muzyce i która zawsze jest mi bardzo bliska, jest może mało podnoszona w kontekście Beethovena cecha, czyli poczucie humoru. Wydaje mi się, że szczególnie w twórczości młodego Beethovena ta cecha też przebija w bardzo wielu momentach. Bardzo lubię tego Beethovena młodego, takiego tryskającego energią, humorem, czasem złośliwego, czasem trochę porywczego. Tego, u którego sforzato nie jest jeszcze wyrazem pogłębionej emocji, takiej mocno negatywnej, a raczej tylko złośliwym żartem. W projekcie wykonania 32 sonat Beethovena przypadły mi w udziale dwie sonaty D-dur, opus 10 i opus 28. Czyli można powiedzieć, że ze względu na to, że Beethoven nie napisał już żadnej innej sonaty D-dur na fortepian solo, w tym mikrozakresie stałem się na chwilę monopolistą. Te dwie sonaty, opus 10 i 28, obie należące jeszcze do właściwie pierwszego okresu twórczości Beethovena, pokazują takie oblicze kompozytora dość pogodne, chociaż każda z tych sonat trochę inne. Opus 10 to Beethoven jeszcze tryskający humorem, energią, chociaż warto wspomnieć o części drugiej Largo e Mesto, która przez wielu jest uważana za jeden z najbardziej pogłębionych wyrazowo utworów w tym czasie jego twórczości. Natomiast sonata opus 28 zapowiada już niejako taki trochę inny sposób komunikowania się Beethovena, pokazywania emocji pozytywnych raczej w aspekcie ciepła, optymizmu czy pogodzenia się z losem, szczególnie w częściach pierwszej i czwartej.